program zawiera treści, które mogą być nieodpowiednie dla ciebie, kontrowersyjne, ba nawet szokujące. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, wyłącz ten film. Oglądasz go na własne życzenie. Z poważaniem. Warnest. Kolejny dzień na szkolnej. Cholera jasna. Ja jestem mlecznym człowiekiem. Mleko lubię. Mleko lubię. Lubię mleko. Mleko. Najwięki wieków. Amen. Mamy niedzielę. No. Bożą. Dzień dobry, Wojtku. Nie ma Wojtka. A gdzie Wojtek? Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma Wojtka. Nie ma i dobrze. Cieszysz się? A ty ogoliłeś się, czy mi się wydaje? Kiedy się goliłeś? A, na wyjazd, tak? No. A. Nie ma Wojtka. No nie ma. No, ja podwiozłem go wczoraj pod Zodiak. Wojtek się wkurzył na ciebie. Powiedział, że ma cię... Ale na jego? Że ma ciebie... Wezwał policję na mnie. Kiedy? Wczoraj. On wczoraj policję? Tak. Toż go nie było, to jak mógł wezwać? Przyszedł. Przyszedł Wojtek? Tak, pod bramę, bo ci zadzwonił. I powiedział, wpuść jego, bo nie Wojtek. No tak, no. Poprosiłem, żebyś go wpuścił. No i... Bo był gdzieś u znajomych, u kolegi. Nie był w lesie, widzisz? I powiem tak. Wezwał policję na mnie. A policjant mówi, wpuścić czy nie? A ja mówię, nie. No to Wojtek, ful. Nie chcesz iść do domu pomocy zawieść? A policja do niego tak, tak? A na mnie wezwał. No ale policja do niego, żeby... Czy do domu pomocy zawieźć, tak? Tak. Do DPS-u tak zwanego. No. Do DPS-u. Toż ty tam masz niby iść. No nie, nie, nie do DPS-u, tylko tego. Gdzie przebywają te... bezdomni. Jako... Ale on nie bezdomny, też zameldowany tu. Na stałe. Ale ja nie wpuściłem. To nieodpowiednio się zachowałeś, czy dobrze? Co? To źle się zachowałeś, czy dobrze? Dlaczego? No bo nie wpuściłeś. A on dobrze się zachowuje? Ale przepraszam bardzo. Ale daj ja powiem coś. Mogę coś powiedzieć? Mogę. Jeszcze o jedną ciupkę ścisz, bo będziemy się przekrzykiwać. Wczoraj tu byłem, Krzysztof, tak? Dobra. Nie, zrób na dwójkę. O tak. Wczoraj tu byłem. Wojtek chciał do Zodiaka, żeby coś zjeść, tak? No. Zapytał ciebie, czy tobie coś kupić. Oddałeś mu klucz. Jak on wychodził, to powiedziałeś, oddawaj klucz. Zgadza się. Bo jak on do mnie pyskował, to ja się wkurzyłem i dałem klucze. Ale nie pyskował on do ciebie. Nie, że nie pyskował. No, ale ty tak rozmawiacie cały czas, a nie? O, nie. Wasze zdrowie. O, piweczko no. Z rana jak śmietana. No. No i Wojtek się wkurwił i gdzieś poszedł, no. No, no i jest tu, lajta robił w nocy. No i dobrze, niech robi. Fajnie, ja się cieszę się z tego, że poszedł do swojego kolegi, tam chlał, pił i tak dalej. A skąd ty wiesz, że chlał, pił? Moje serce, kurwa, przyczuwało. Też. Dobrze, że nie mówisz, że ja z nim byłem. To najważniejsze. A może byłeś? Zaraz powiesz. Co? No zaraz powiesz, a może byłeś z nim razem? Nie. No, to mam nadzieję. I co, jesteś spokojniejszy teraz? Widzisz jaki? Nie tęsknisz? Nie. A dlaczego nie tęsknisz? A dlatego? A przysięgaliście sobie? Co? Przysięgaliście w kościele? Widzisz? Przysięgaliście w kościele? On przysięgał. No to dlaczego cię opuścił? To się jego. Ale on chciał iść do Zodiaku. Co? On chciał do Zodiaku tylko zjeść. Do niech idzie. No i poszedł, a, nie ma. A nie przyszedł do Zodiaka prędko. No nie przyszedł, bo go... No. A mógłby kupić na wynos, zapakowany by i przyniósłby. Ale nie przyniósł. No ale ty, ale on cię pytał, czy ty chcesz. Powiedziałeś, że nie. No, bo ja od niego nie wezmę nic. No to dlaczego teraz mówisz, no, że on nie przyniósł? Weź, zrób. Zaraz się samo zrobi się. O, widzisz? I widzisz? Ładnie, cicho, pięknie jest. Ja chciałbym to... Telewizor by włączył, bo oglądałem do godziny trzeciej telewizor. No to ja się nie dziwię, ja stoję pół godziny pod bramką. Przyjedź, przywieź mleczka. A to...
A to trzeba było do Pawełka zadzwonić, ale do Pawełka trzeba było zadzwonić. Nie było pieczywa żadnego. Żadnego pieczywa. A powyjadali. Powyjadali, niedziela. No. A ja zajadę, ale pieczywo będzie. No. Dla ciebie będzie chyba stare takie. Nie, nie stare. No. Nie. Do Pawła trzeba było zadzwonić, niech ci przywiezie mleczko i bułeczki, a nie do mnie napierdalasz. Widzisz, jaki ty jesteś? Co? Widzisz, jaki ty jesteś? Ja nie muszę do Pawła dzwonić. No to po ch**o mnie dzwonisz, żebym ja ci przywiózł. A od tego jesteś ty? Ja, nie, Pawełek twój kolega. Niech nie. Do niego dzwoni. A on to co jest? Co? A on kim jest tobie? On dla mnie? No. Nikim. Nikim? Nikim. Człowiekiem jest. No człowiekiem. No to dlaczego? Jak coś trzeba, to dzwonisz. A ty nie człowiek? No jak... Małpa? Nie. Ja nie małpa. Ale no. widzisz jak. To kto jest? Ale widzisz jak to. Ale widzisz jak to działa? Ale powiedz. Widzisz jak to działa? Nie widzę, ale. Ty do mnie zadzwoniłeś wczoraj. Przywieź mi dwie zgrzewki mleka, flaczki. Położyłeś na to. A ja położyłem na to. A wiesz dlaczego? Dlaczego? Trzeba było sobie do Pawełka zadzwonić, żeby ci przywiózł. Ja wiem, żebym no. przyjął narkomana, to ty by przywiózł. Nie, a co mnie tam, a co mnie tam twój ten narkoman? Jakoś, widzisz, kurwa, nie zakirał, bo był u znajomych. I jest dalej tam. No i chlał, i tam ma zamiar mieszkać. I chla dalej, z mody będzie. I ma zamiar tam mieszkać. Piwo i tak dalej. I ma zamiar tam mieszkać. No i dobrze, niech mieszka. No widzisz. Tam Agnieszka mieszka. Druga. A skąd wiesz, że Agnieszka mieszka? Bo mi się, bo taka jest przysłowie. Tam ja, Majer, tam Agnieszki mieszkają. A? Masz ty. No właśnie, ty masz się. Masz się. Z tobą tak, mam się. Nie, sam się z tobą. Ja z samym sobą? Ty z majorem masz się. Nie, ja majora... Aj, ty ale ja majora tylko podwiozłem pod Zodiaku. Nie, i pojechałem. Poczekałeś. Nic nie poczekałem, bo ja nie miałem czasu. On powiedział tak. A bo ty obie już się w głowie, kurwa, już układa. Poczekaj, zawieź mnie na Obrębową, tak? No, co jeszcze? Przepraszam bardzo. Co jeszcze? Jest taka piosenka. Ale piosenka. Ja ciebie znam nie od dziś. Mnie? Nie, księdza. Księdza może i znasz. No. Proboszcza. Sam sobie na to zapracowałeś, Krzysztof. No. Bardzo to ładnie zrobiłeś wczoraj. I on powiedział. Ja nie będę kupować dla knura, dla publicznej publicznej. Dobrze, nie kupuj. Ale kto tak powiedział? Majorek. Ale kiedy powiedział to? Bo ja tego nie... Gdzie, tutaj? Jak poszedł do Zodiaka, a ty czekałeś. Albo... I on tak... Chodź! Albo powiedział tak, chodź, ja ci też postawię. Chodź. Nie. Pojedziemy. Aj, nie gadaj. A, no bo ty wszystko wiesz. Ty sobie w główce... Twoje serce, a twoje serce! Moja. A ty masz serce? A ty masz serce? Ja mam! Masz? Mam. Ja mam! A ja bez serca? Masz, ale ty masz takie, wiesz... Jaka? Kurwa, chujowe bardzo. Chujowe? No. A ty bojowe? A może i bojowe, no. ale nie chujowe. O, nie chujowe! No, twoje bardziej... Jeszcze gorzej jak chujowe. O! Ale mam! Nawet do takich ludzi jak ty mam serce. A ja też mam serce do innych ludzi. Którzy naprawdę odnoszą się do mnie. A którzy tacy są do Żydów? A jest taka. Są takie ludzie? Tak. A ja nie zaliczam się do nich, tak? Zrób komputer. O, już się robi, zobacz, widzisz? Tak, dobrze się zrobi. No, a o, patrz, no, patrz, czekaj, pstryknę palcem i patrz. Proszę bardzo. No. Działa? Działa. No i co? No. Jo. Magia, panie. No, magia. Magik. No. Zdrowie, szefie. Zdrowie. Jak ja lubię takie zimne z rana, wiesz? Lodówki. No, jak mleko brałem, to i to kupiłem od razu. Czekaj, wywalę od razu. Gdzie kupowałeś, u kogo? Tam przy banku. To? Przy banku. Ale w którym sklepie? Przy banku, tam przy przystanku. A tam? Tak. Nie na schodkach. Nie na schodkach, bo tu stali pijacy, ja coś tam nie chciałem iść. Tam zawsze stoją. Tam zawsze stoją, no. U tego. Jak... Ale dobrze ma te jajka.
A co? O, jajka ma dobre. On? Tak. A widziałeś? Ty łobuziaku, ty łobuziaku, ty. Ja mówię kurze. A no kurze, no to. Dobrze, nie knu... A... dobrze, nie knurze. A dobrze, że nie pszcie. A są i psie jajka, a co, nie są? No. Jak się śpi na łóżku, dobrze? Ja zajdę do sklepu tego, co koło ciebie. Na skoczki zapraszę. Panie, a to od czego jajka? Od psa? Czy od knura? Arona? Czy od knura zapytaj? O. Tu daleko, niedaleko, Aron mieszka. To a zapytaj... On ciebie zna. No zna, ja go też znam. Bo jak od psa Arona to fe. Wziąłeś? Bierz od razu sobie popij. Co? A ja muszę brać? Musisz. A ja muszę brać? Musisz. Bo co? Bo tak jak sobie życzę. A możesz spełnić moje marzenie? Nie. To spełnij. Za wczorajsze. O, a co? Że mleczka ci nie przywiozę. O, flaczków, bułeczek. No pewnie, już się rozpędzam i lecę i wiozę. Jak ty tak na mnie gadasz, a ja mam ci zadzierać kiece i... To karę, bułeczek nie będziesz miał, tak? Nie. Jesteś sam. Ja znam ciebie. A, ja ciebie znam, dlatego będzie taka kara. No niech, jak tak nazywasz, to niech bułeczek będzie kara. Przywiozę, a bułeczek nie. Nie, bułeczek nie było, bo bym wziął. Nie, no to jedź sam sobie kup, no. Weź taksówkę i jedź. Kurwa, mi to jest ohydne. No. O, to ohydne. No. Kłamstwo i oszustwo. Od ciebie. Masz, zapal cygaro. Co? Cygaro zapal. Cygaro zapal. A ja nie palę. Ty palisz. Ja nie palę cygaro. Jakże nie? To by zapal i spróbuj. A ja nie chcę, to Wojtka. A to otworzysz okiennicę dzisiaj, czy nie? Nie. W ogóle? W ogóle, ja nie otwieram. A po co? Co? A dlaczego? Dlaczego? Chcesz w pociemku żyć? Co? W ciemności chcesz żyć? Tak. A czemu w ciemności? Zgadnij. Bo chcesz już tam iść? Zgadnij dlaczego. Bo ci smutno? Nie. A to dlaczego? To wytłumacz mi. Nie muszę tłumaczyć. Ale poinformuj mnie. Sami dlaczego? Ja nie wiem dlaczego właśnie. A wiesz, że ja stałem, wyciągałem śruby, napierdalałem ci w okiennicę śrubami? Żebyś ty wyszedł? No. Z okiennicy śruby wyciągałeś? Z samochodu brałem, śrubki miałem takie. Nakrętki. No. I chciałem, żebyś się obudził. Ale już śrubek mi zabrakło i przeskoczyłem przez bramkę. Nakrętek, tak? No, nakrętek. A. I przeskoczyłem przez bramkę. Aha. No. Wiesz. Baju, a ja w raju. A chodź, poszukamy. Założymy się? Możesz się założyć. O i tak przegrałbyś i nie oddałbyś mi kasy. Kamieni nie było, bo bym kamienia znalazł, to bym jak jebnął, to byś się obudził. To miejcie, rzucajcie. Ale poczekaj, ja nie rzucałem w... Nie chodziło mi o to, żeby coś tobie pobić, tylko żeby ciebie zbudzić, rozumiesz? Ale mimo wszystko ty jak... Spałeś zabity. No. I dobrze. A Pato do ciebie wczoraj dzwonił ponoć. Tak, że był na cmentarz, a ja napiszę pismo do komendy, żeby go zatrzymali. A za co mają go zatrzymywać? A, że depcze moje groby rodzinne. Ale jak to depcze? A wchodzi na płyty. A ja skąd ty wiesz, że on wchodził na płyty? A mi jeden człowiek przysłał zdjęcie. A przestań tam. Że kopyto jego jest na grobie matki. Tak. A kiedy on był na grobie twoim? O teraz jakoś niedawno był, tak? No. A ty byłeś? Nie byłeś. Chciałem cię zawieźć i nie chciałeś. A czego nie zawiozłeś? A chcia... O, mówiłem tobie, choć jedziemy, zawiozę cię do mamusi, tatusia? A ja prosiłem do wujka zawiozłeś? A wujkiem, a tu masz bliższą rodzinę, mamusię, tatusia. Odwiedziłeś? A mówiłem, choć zawiozę. Było tak, czy nie było? Była, ale, no i co? Ale ja mam swój sposób. Ja zajadę, kiedy trzeba. No właśnie. A na święta nie odwiedziłeś. No to Pato odwiedził. No to Pato odwiedził. No. I nie mów, że tam stawał nogami, bo nie stawał. Ja mam zdjęcia. No to zdjęcia tam. A, zdjęcia. No, ty taki katolik właśnie. Ze Stanów, czy co tam? Ja się pouczył. Oczyść groby. Jego swoje groby pilnuję, ja powiedziałem. I z górnym stranem policjantem nie chcę rozmawiać.
Bo to dla mnie gnój. On? Tak. Gnój to w chlewie. No i on taki sam. A on nie ma chlewa. Ma. Gdzie? A tam wojskowie co trzymają? Kozy. No, a kozy gdzie bywają? W oborze. Nie. W chlewie. W chlewie to świnie. A przyjdzie w budzie. W budzie. No. A krowy w oborze. No. Kozy w oborze. Nie. Tak. Ale gnój też jest. No a? Jest, no bo srają. Co? Bo srają, no to jest gnój. No. No. Dziękuję Krzysztofie za piękną rozmowę. Do widzenia panu. Dzień dobry panu.